W obecnych zaostrzonych warunkach sytuacji wojskowo-politycznej w siłach zbrojnych przywiązuje się dużą uwagę do utrzymania wysokiego poziomu gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Jest to szczególnie charakterystyczne dla obecnego etapu, kiedy w pobliżu naszych granic prowadzone są zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wielonarodowych sił NATO, zarówno na terenie całej Europy, jak i w pobliżu naszych granic. Należą do nich ćwiczenia Dragoon sił operacji specjalnych na terenie Polski oraz ćwiczenia Steadfast Defender, wytrwały obrońca, które łączą w sobie cały szereg ćwiczeń i są jednymi z największych pod względem skali zaangażowanych sił i środków, do 90 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania, od dziś siły zbrojne rozpoczynają kompleksową kontrolę gotowości bojowej i mobilizacyjnej. W ramach wydanych rozkazów bojowych wyznaczone jednostki i pododdziały wojskowe zostaną wyprowadzone do wyznaczonych rejonów, gdzie będzie z nimi prowadzony szereg ćwiczeń, szkoleń i zajęć. Następnie działania w ramach kompleksowej kontroli zostaną zintensyfikowane i wzrośnie liczba zaangażowanych sił i środków na przeprowadzenie kontroli.